Witam Was serdecznie w przepiękny poranek wielkanocny 4 kwietnia o wschodzie słońca. Dookoła jeszcze wszystko śpi. Nieliczne ptaki i inne zwierzęta leśne dają o sobie znać i informują ludzi, nas wszystkich, że oto rozpoczął się dla nas nowy dzień. Przepiękny dzień, przypominający nam o tym, że Bóg daje nam dzisiaj kolejną szansę do tego, abyśmy mogli pięknie żyć, realizować się, spełniać marzenia. I o poranku, o wschodzie słońca, które kryje się gdzieś tam za chmurami, witam Was Bożym Słowem przeznaczonym na dzień dzisiejszy. 3 wersetami, hasłem tygodnia i 2 wersetami na dzień dzisiejszy, wyznaczone z książeczki z Biblią na co dzień. Chrystus Pan mówi: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Odpowiedział Pan: oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Jezus mówi: ja żyję i wy żyć będziecie. To przepiękny czas, który przeżywamy dzisiaj. Po raz kolejny jest nam dane obudzić się do nowego dnia. Poranek wielkanocny przypomina nam o tym, że Pan Jezus, Twój, mój, nasz Zbawiciel zmartwychwstał. Jezus żyje. Alleluja. Chwalmy Pana za cud, który dla nas uczynił. Dziękujmy Mu także za to, że Bóg Wszechmogący, który jest miłością, dobrem, który pragnie otoczyć nas łaską i swym błogosławieństwem, pozwala nam wkroczyć do nowego dnia, abyśmy znów mogli żyć pełnią życia. Abyśmy znów mogli cieszyć się tym wszystkim, co nas spotka, ale także stawić czoła różnym wyzwaniom i tym wszystkim sprawom, które będą od nas wymagały poświęcenia, być może więcej siły, zaangażowania, koncentracji. Dzisiaj świętujemy, dzisiaj jesteśmy radośni, dzisiaj jesteśmy uśmiechnięci, dzisiaj chcemy wszystkim powiedzieć, że oto dla nas rozpoczął się nowy dzień. Zmierzamy myślami w stronę Bożego Słowa, które przypomina nam o tym, że Jezus Chrystus żyje. On żyje dla Ciebie, On żyje dla mnie. On chce, żebyś też żył pełnią życia, żebyś był szczęśliwy. Dlatego dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich zmartwychwstał. Dlatego przypomina nam o tym, że uczynił to z miłości, z dobroci, abyśmy mogli cieszyć się każdą chwilą, jaką z łaski otrzymujemy od Niego. Posyła nas dzisiaj do nowego czasu, daje nam wspaniałe nowe chwile, radosny dzień i chciej ten czas, chciej tę chwilę wykorzystać najpiękniej, jak możesz. Alleluja! Pan zmartwychwstał. Pan zmartwychwstał prawdziwie. Pozdrawiam serdecznie jeszcze ze śpiącego Kluczborka. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionych, radosnych, pięknych świąt Zmartwychwstania Pańskiego Wam życzę. Amen.